sacred stone. Oh, this you crazy mother. Świąt, ale my teraz jesteśmy na nowym świecie, jest pierwsza w nocy, bo mam jeszcze dla Was jeden odcinek przed tymi świętami. Ale słuchajcie, powiem Wam, że opłacało się tutaj przyjść, bo to, jak wygląda Warszawa w tym okresie świątecznym, jest jakieś niesamowite. Kocham, kocham ten okres. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Odcinek. Z Czarusie oczywiście. Tak. Z twoim mężczyzną życia. O. Co to za reakcja? Dobra. Nagrywamy u nas w mieszkaniu, ale jak widzicie, świąteczny pojawiły klimat. Się pewne elementy, które wskazują, że idą świeca. Tak, ja rozwieszałem tą choć. Jezu, popsuła się już. No nie, ale badziewiarstwo. Dobra, ale co? Ja przygotowałem w tym challenge'u, jak ostatnio, dla Ani... O! Około znowu 15, te karteczki. Około no 15 polskich artystek, które znam. No właśnie, bo teraz są ważne. Takie popularne ostatnio. W tamtej edycji. Po prostu możesz sobie wybrać każdej artystki piosenkę, jaką najlepiej znasz. Bo chciałem, żebyś pośpiewała troszeczkę dłużej tych piosenki. Czyli wybierzesz sobie, które znasz i te, które śpiewasz pod prysznicem. Na końcu będziemy mieć dla Was bardzo ważną informację dotyczącą nas. Powiedzmy coś do tej kamery, jeżeli oglądacie z tej strony. A Wy, jeśli oglądacie z tej strony, to co powtórzyłam teraz na początku. Załączcie subskrypcję na Ani kanale, ponieważ bardzo dużo osób ogląda kanał. Jest ponad 2 miliony wyświetleń na filmach, wszystkich łącznie. Kurde! 60 tysięcy ponad subskrypcji. Tak, dlatego no, bardzo dużo osób ogląda Ciebie, Anię. A nie subskrybują. Ja wam to zmienię. Także znaczy ja tego nie potrafię zmienić, ale wy tak, dlatego no zasubskrybujcie. Będziemy się prosić jeszcze 5 razy o subskrypcję, bo się zbliża 100 tysięcy. Ania w ogóle nie wierzyła, że będzie miała 2000 subskrypcji na kanale, a jest 70 tysięcy prawie. Nie no jaja to są. To jest sztos totalny, naprawdę. Anunia. Ona sobie wybiera, bo tam troszkę widać. Ania, musisz wybrać. Ale pamiętajcie, że... Trzeba zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę. Że na końcu będziemy mieć bardzo ważną informację właśnie odnośnie tych wiadomości, które mi wysyłacie tak, na Instagramie. Aj, wpadliśmy za nią na pomysł, że będziemy mogli się z wami skontaktować. Tak, o. Tak. Także obejrzyjcie do końca. Tak, ale teraz, trzeba posłuchać Anuni. Trzeba posłuchać Anuni. Tylko, że jest tak, jest taka akcja, że jest po drugiej w nocy. Trzeba być cichutko, sąsiedzi nie śpią. Bo sąsiedzi nie śpią. Czekają, aż Ania zaśpiewa, ukoi tutaj. Ania ukoi ich sen. Dobra. Dobra. Weź jedną sobie karteczkę. Raczej znasz piosenki artystek. Jak będziesz chciała, to tekst. Już wysłałam. Co to? Sarsa, proszę bardzo. A, w ogóle, na kanale Rozczarowani niedługo odcinek, jak Eddie czaruje Sarsę. Serio. Nagrywał ostatnio Eddie. Dobra, to jaka pioseneczka? Sarsa, no to nie wiem, możesz ty wylosować, a mogę ja, tak? Nie, no powiedz jaką byś chciała, jaką umiesz najlepiej i ją puścimy i masz tak przynajmniej całą zwrotkę zaśpiewać. To jest jakoś trudne. Trudno? No. Robimy tak, że po mnie śpiewasz ty. No przestań. Tak. Dobra, zobaczymy, może na jedno zaśpiewam jakąś piosenkę. Dużo było takich komentarzy. Jeśli teraz chcecie robić czarek po mnie. A jestem największy fałszem. Piosenkę, to klikajcie w kogo. Nie po tobie, może w trakcie gdzieś zaśpiewam. Dobra, no, dawaj, bez przedłużania. Jutro znowu goniąc wiec latać ponad. Ile sił mam, krzyczę to ja. Kiedy miga świat w twoich oczach, naucz mnie. Na ciele rozmarzę z mych łez tatuaże. 2 metry ma strach, nie wolno się bać, a szyfry pułapki w słowach zostawię. Pokonać chcesz nas, nie zostanę, nie chcę ciebie na zawsze. Nie schowasz nas na dnie,
Tak mało mnie we mnie jest i nie zobaczę, że patrzę na ciebie. Dobra, starczy. Jesteś genialny po prostu, jesteś genialny. Tak, tak zawsze w ciebie żyłem. Tak, tak. Teraz tak, nie, no jesteś świetna po prostu. Ej. Dobra, to wywalamy to już. Tak. Lecę dalej. Oj, 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 oj. Co jest? Nosowska. O, coś z nowego czy ze starszego? Teraz nie, dawaj. Powiedz tytuł. Tytuł i ci już tutaj. Dawaj, teksański. Herbata stygnie, zapada mrok, a pod piórem ciągle nic. Obowiązek obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst. Gdyby chociaż mucha zjawiła się, Boże, mogłabym ją zabić, a później to pisać w moich słowach. Słomaczaj się, nie znaczą nic. Coś tam. Jezu, jaki to masz mocny głos. Coś to masz w głosie. Jej, było niezłe. Że ten. Ostatni odcinek Song Challenge, ponad 200 tysięcy wyświetleń, daliście czapu. No, dajmy dalej czap dół. Dalej, dobra, dalej. Nie patrzę. No wiesz. Dobra, powiedz Dody coś też. No to Jacka może być. Serio, to jest Dody? No tak. No to zwroteczkę, prosimy o zwroteczkę. Wy macie w komentarzu challenge napisać, która piosenka wam się najbardziej podobała w Ani wykonaniu. Dobra. Zśpiewam Dodę. Czad! Moja twarz brzmi znajomo. Mówią mi, skała jest, mówi kocham, myśli precz, chcę wykończyć jego też. Ale to jest mój świat i ja kocham to na bank, mogę nienawidzić też. A więc mogę męczyć i cię zadręczyć, lecz chociaż świat, ludzie źli nie pozwolą nam być, tak ukradnę cię. Dobra. Świat. I dobra, to była piosenka numer 3. Uznaję ją za zaliczoną, nie, jakby to jest Song Challenge i... A wiecie w ogóle skąd ta róża? Dzisiaj jest Aneczką 20 miesięcy naszego związku i taki dobry chłopak ze mnie, muszę się pochwalić. Ale. Przyniosłem z tyloma bagażami róże. Serio? Tak liczyłem, że to wylosujesz po prostu. No, ja nawet nie wiem, czy to można do polskich wokalistek zaliczyć. Na pewno nie, to można zaliczyć do polskiej żałości narodowej i... A, no właśnie. No dobra. Siostry Godlewskie, proszę Państwa, i ja... Tak, właśnie. Jestem przekonany, że musisz to zaśpiewać. To będzie największa beka. W ogóle tak się cieszę, nie? Po prostu z Twojego progresu. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, jak Ania pierwszy raz mi zaśpiewała, puściła piosenkę, którą nagrała Barszcza. I moja reakcja była niesamowita, ponieważ od półtora roku prosiłem Anię, żeby cokolwiek wydusiła z siebie, ale się tak bała. A dziś po prostu, tydzień temu nagrała cover, cały czas się tak rozwija. Po raz kolejny, wasze komentarze pod coverem. To genialne. Ja nie widziałem żadnej artystki na YouTubie po prostu, tego, żeby na nie, prawie 1000 komentarzy, by może dwa hejty bez podstawy w ogóle. Nie, to jest niemożliwe po prostu. Progres niesamowity, powiem tak, 2 miesiące prowadzisz kanał. To dopiero początek! A się rozkręca, to myślę, że ty jesteś taką artystką. Chciałbym, żebyś stworzyła swoją piosenkę, to jest moje marzenie. Tak. I chciałbym, żebyś kiedyś miała trasę koncertową, swoją płytę. I wtedy będę szczęśliwy po prostu. No. Anunia, proszę zaśpiewaj Siostry Godlewskie. Pada śnieg. Dobra, po prostu zrobię to. Pada śnieg.
puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Dawaj dalej, dalej jeszcze. Nie, nie mogę. No dawaj jeszcze dalej. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, z bajki cały jest. A nawet nie wiem, czy to tutaj tak leci, wiesz? Dobra, to już wystarczy, dobra. No. Jejku, przepraszam was, że musiałam to zrobić. Ale no, tak to już jest. A słuchajcie, w ogóle zastanawiałam się cały czas z Czarkiem, co tutaj u mnie na tym kanale ma się dziać. Czy właśnie bardziej wolicie takie rzeczy właśnie muzyczne, takie challenge, moje covery, czy bardziej wolicie niespodzianki, czy żeby było porówno, czy może żeby jakiś format przeważał, także koniecznie napiszcie w komentarzu, bo to mi na pewno bardzo pomoże. Chcę robić to, co wy będziecie tak, oglądać. To, co byście chcieli tutaj oglądać. Tak, to za tydzień może będzie niespodzianka już z kolejną gwiazdą, bo kilka mamy na oku. Ostatni. Pani Maryla Rodowicz. O, klasyka. No dawaj, 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 dawaj. Wsiąść do pociągu, właśnie. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. No właśnie, miałeś zaśpiewać. Znaczy, wiesz, nie to co. Dobra, no to nie, teraz czekaj. Będzie Czarek. Nie, no. Nie, no musisz teraz tak. Ale co mam zaśpiewać? No wiesz, że to będzie tragedia. Co, wsiąść do pociągu? No tak. Ale wiesz, że to będzie tragedia po prostu. No, bruska. Tak, będzie tragedia, no. Dawaj. Ale ja nawet nie wiem, jak to melodycznie, melodyjnie zaśpiewać, ja po prostu nie potrafię. No ale przed chwilą właśnie zacząłeś śpiewać. No dawaj. Nie no, to będzie tragedia, wiesz, nie ma tak długo polecieć na to. Nie, właśnie nie, właśnie ja kazałam im dać łapki w górę, jeśli chcą, żebyś ty zaśpiewał, więc teraz poleciały. Nie. Mam nadzieję. Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie widać. Kto? Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. Źle? Dobrze, dobrze. Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. O, da, da. No to ja. Wow, tak to powinno wyglądać. Ej, serio, ty masz coraz lepszy głos, mam wrażenie. A, muszę się wam pochwalić, bo zapisałam się na lekcję śpiewu, także... A nie była na dwóch lekcjach już śpiewu? Na dwóch lekcjach dopiero byłam, a po prostu tak jakby już całkowicie się zmienił mój obraz śpiewania, w sensie, że jak się powinno śpiewać, także no na razie jest trudno, ale po prostu chcę iść cały czas do przodu, się rozwijać. No i się cieszę mega, że wreszcie... Technicznie jakoś tam ogarnę, tak, się śpiewa. Może ogarnę temat, bo... Ale... To w ogóle fajne to jest takie, że tutaj każdy widz obserwuje całkowicie twoją drogę od początku, tak, kiedy zaczęłaś i te pierwsze swoje rzeczy i mam nadzieję, że coraz więcej po prostu będę wam pokazywała, co się dzieje u mnie, co robię i... No. Było 5 piosenek, wiecie co to oznacza? Że koniec filmu. Tak. Skoro to obejrzyliście tego momentu, no to co was zbawia się, to zasubskrybować. Tak. A co? A co, święta są, tak? To prezenty. No. A propos prezentów. A propos prezentów i to ważne info. Bo wysyłacie nam w ogóle w wiadomościach, jakie robicie nam fanarty. I my bardzo chcielibyśmy je dostać. Na święta. Że my nie chcemy, żebyście wy nam wysyłali zdjęcia, jak coś zrobiliście, tylko my chcemy być to po prostu na żywo. Także podamy wam po prostu w opisie naszą skrzynkę i... Cel taki prezent na święta, po prostu żebyście nam wysłać. Ale co fajne, to my będziemy wam odsyłać z naszymi jakimiś, tak, pocztóweczkami albo może z naszym zdjęciem. Także będziemy tutaj fajnie ze sobą tam korespondować z fanami Ani. Także wysyłajcie nam te paczki, bo będziemy na nie czekać. I będziemy odsyłać. I będziemy odsyłać.
Ale co, już kończymy i chcemy wam życzyć zdrowych i wesołych świąt. Wesołych serduszko, piękne. Tak, narysowane dla was. No i co? W poniedziałek Wigilia, jest czwartek, a my się widzimy z Anią, wy się widzicie w następny czwartek. Może będzie niespodzianka, może będzie kolejny ciekawy odcinek. Tak. I co? To zdecydujecie w komentarzu. Wy. Nie no, jest, bo to są święta i można. Pa!